Rozmawialiśmy na grupie o tym, że uśmiechy, których uczycie koni, też nie do końca są fajne. I trochę na drugiej grupce, w mniejszym gronie, zastanawialiśmy się dlaczego. Dziewczyny wymyślały, że może utrudnia zakładanie ogłowia, że może są tam jakieś jeszcze inne rzeczy, ale najprawdopodobniej nie wpadliście na to, że jest w tym jeszcze jedna bardzo prosta rzecz, którą konie wykorzystują, a o której wy zapominacie. Jeżeli zastanowicie się, jak reagujecie na końskie uśmiechy, co się wtedy dzieje, kiedy ten koń się uśmiecha, robi te głupie, dziwne miny i jak my się na to zachowujemy, to myślę, że bardzo szybko odpowiecie sobie na pytanie, dlaczego to nie jest fajne i dlaczego to przeszkadza w pracy. Dlaczego? Nas to zawsze rozśmiesza. Nas to zawsze wycisza. My się poddajemy, my przerywamy robić to, co chcieliśmy zrobić i w jakiś sposób koń nas rozbraja tymi uśmiechami. I czy my tego chcemy, czy nie, nawet na ostatnim szkoleniu, które było w Płocku, w momencie, kiedy Niko zaczął się uśmiechać, wszyscy się rozbawiliśmy, atmosfera zrobiła się luźniejsza, przestaliśmy prosić o to, co chcieliśmy i był pewien luzik. I to jest to, co konie wykorzystują. W momencie, kiedy jest trudna sytuacja, kiedy jest coś do zrobienia i stawiacie wyższe wymagania, koń bardzo często zaczyna wykorzystywać uśmiechy. I my wtedy też się cieszymy, że on się śmieje, ma fajny udział w zadaniu, że dobrze się czuje, ale często jest to spowodowane tym, że on chce rozbroić sytuację, chce nas troszeczkę wyciszyć, chce pokazać, że jest to dla niego trudniejsze i chce, żebyśmy się wycofali. I to właśnie robią uśmiechy. Więc nawet jeżeli podoba wam się taka sytuacja, że on ten uśmiech oferuje i w jakiś sposób to nagradzacie, to musicie sobie zdawać sprawę z tego, że ten uśmiech nie może na was wpływać. Czyli kiedy on robi te swoje głupiutkie miny, wy nie możecie przerywać zadania, nie możecie się poddawać, nie możecie się rozmiękczać w tej waszej pracy, bo wtedy koń przejmuje kontrolę nad sytuacją i to jest bardzo ważne. To, że on robi tą minę, to nie jest jakiś wielki problem, dla nas taki techniczny, ale to, jak on wpływa na nas tą miną, ma bardzo duże znaczenie dla treningu.